To nie jest przypadek, że dzisiaj tak wiele osób ma w Kościele świecę. Są takie momenty w życiu, są takie też momenty w życiu liturgicznym, w życiu naszej wiary, kiedy ta świeca jest bardzo ważnym znakiem i symbolem. Przede wszystkim świeca nam towarzyszy przez całe życie. Podam przykład. Pierwszy moment, kiedy taka świeca jest nam potrzebna, jest symbolem, to jest moment Chrztu Świętego. Potem, choćby dzisiejsza uroczystość, tak? Dzieci do pierwszej komunii za chwilę również będą miały w ręku zapaloną świecę, gdy będą odmawiały swoje przyrzeczenie chrzcielne. W każdą Wielką Sobotę przynosimy świecę do Kościoła, aby odnowić swoje przyrzeczenie co roku, aby ożywić w sobie to pragnienie głębokiej wiary i pójścia za Chrystusem i wyrzeczenie się zła. Są piękne tradycje także związane z tą świecą. Na przykład mówimy dzisiaj, że jest świętej Matki Bożej Dronicznej. Kiedy zapalamy dronicę? Kiedy ktoś na przykład umiera. Wtedy się zapala taką świecę, dronicę, stawia się przechorem. Pamiętam, jak jeździłem na Kaszubach chorych, to ludzie, którzy wiedzieli, że ja jeżdżę, który ja jeżdżę, na oknie stawiali taką świecę zapaloną, bo ksiądz Panem Jezusem przechodził po ich domu, przechodził do chorego, często była taka świeca zapalona. A nawet jak jest burza, jak są jakieś niepogody, też niektórzy ludzie stawiają takie zapalone świece. A więc, można to dużo mówić, to tylko kilka takich przykładów. To nie jest zwyczajny symbol. On bardzo jest głęboki i bardzo często nam, mam nadzieję, towarzyszy. Ale dzisiaj mamy szczególną taką okazję, możliwość, żeby spojrzeć na ten symbol świecy jako na bardzo ważny moment dla tych dzieci, które dzisiaj za chwilę zrobią coś bardzo ważnego. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak przynieśli rodzice Pana Jezusa do świątyni. Mi się to kojarzy bardzo pięknie z tym, że każdego z was wasi rodzice przynieśli do świątyni. To był moment waszego chrztu. I też na tym chrzcie był taki moment, kiedy od paschału odpalona została świeca jako symbol Chrystusa, który ma też być oświecać wasze życie i z wami, być z wami. I myślę, że to jest piękne, że właśnie dzisiaj po raz pierwszy sami, kochane dzieci, zrobicie taki akt wiary już samodzielnie. Przy waszym chrzcie to właśnie rodzice i właśnie wszyscy wyznali wiarę i wyrzekli się zła. A dzisiaj za chwilę będzie taki moment, kiedy wy sami to uczynicie. Za chwilę takie minuty czasu, żeby zapalić te wasze świece. Kolejny niech to nie gasi, dobra? No. Żeby zapalić wasze świece. Wszyscy, co się przygotowują do pierwszej komunii świętej, zapalą sobie tę świecę. I za chwilę będzie taki piękny moment, kiedy będziemy odnawiali wasze przyrzeczenie chrzcielne. Już wy sami wyznacie wiarę, wyrzeknijcie się z wami. Jak przed kilku lat rodzice, trzymając was na rękach, stali wokół chrzcielnicy, tak teraz wy stoicie z zapalonymi świecami przed ołtarzem i będziemy chcieli, abyśmy teraz wspólnie odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy przyrzekasz z pomocą łaski Bożej zachowywać wierne przykazania boskie i kościelne? Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Kolejną naszą audycję TV Gdańsk Jasień nagrywamy w gościnnym domu pana Wiesława Kwapisza, znanego reżysera tutaj na Pomorzu, o którym powie nam o swojej twórczości. Dzisiaj realizuje wspaniałe filmy, a pomógł nam, bo państwo o tym wiedzą, zdobyć nowy sprzęt, nową kamerę dla naszej telewizji. Za to bardzo dziękujemy. Panie Wiesławie, bardzo wielkie wrażenie zrobił na mnie film, który widziałem, Poczta Gdańska. Ten stary, wolne miasto Gdańsk, przekłamuje pewne prawdy. Pan zrobił taki film, dokument, który polecamy wszystkim, by zapoznać się z tą prawdą właśnie Gdańska. Tego Gdańska, który ma tak bogatą historię. Ja powiem tak, bardzo się cieszę, że mogę was gościć w moim domu. Jeśli chodzi o film związany z obroną Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września 1939 roku, film, który został opatrzony tytułem 14 godzin pierwsi w walce. To był efekt wieloletnich zmagań w ogóle z tematem, z historią. Tak jak ksiądz Zygmunt tutaj był uprzejmy zaznaczyć, film Wolne Miasto rzeczywiście ma, powiem tak, różnego rodzaju niedociągnięcia natury historycznej, ale film, który powstawał w 1958 roku, reżyserował Stanisław Różewicz, działał w określonych realiach, ówczesnych realiach społeczno-politycznych. Jeśli chodzi o film 14 godzin piersi w walce, jest to dokument fabularyzowany z udziałem bardzo wielu osób, grup rekonstrukcyjnych. No, ja powiedziałbym, czasami kulisy tworzenia filmu są ciekawsze od samego tematu, jaki toczy się przed obiektywami. Cieszę się, że ten dokument został zrealizowany, miał swoją premierę. No i ten film toczy się własnym życiem. Dlaczego film 14 godzin, taki tytuł? Dlaczego ten film taki tytuł nosi? 14 godzin. Autorką tego tytułu jest sama historia, a pierwsi w walce to właśnie ci pocztowcy. Pierwsi byli w walce, kiedy o godzinie 4.45 Schleswig-Holstein oddał pierwsze strzały na Westerplatte, to o tej samej godzinie na budynek Poczty Polskiej przy dawnym placu Heweliusza posypał się grad kul. Niemcy, kiedy pocztowcy odpowiedzieli ogniem na ogień, Niemcy byli osłupiali wręcz ze zdziwienia, bo byli w 100% przekonani, że pocztowcy nie dysponują żadnym uzbrojeniem. Jak jeden z oficerów na naradzie 3 lipca 1939 roku, na naradzie, która odbyła się w sztabie generała Eberharta, mówi wprost: panie generale, pół godziny i budynek Poczty Polskiej jest nasz. Tymczasem bronili się pocztowcy przez 14 godzin. Oczywiście jeden z pocztowców na planie zwraca się do dyrektora poczty Jana Michonia takim zdaniem, pytaniem, w którym zawarty jest dramat. Panie dyrektorze, są zabici, są ranni. Co robimy? I tutaj Krzysztof Gajo, który kreował, który grał rolę dyrektora Michonia, miał rzeczywiście bardzo trudne zadanie
aktorskie, z którym sobie poradził znakomicie. Bo cóż można, jaką decyzję można podjąć, jeżeli ma się zabitych, ma się rannych, ma się poparzonych pocztowców, podwładnych. Już nie byli podwładni. To była jedna wielka rodzina pocztowców. Cóż dyrektor poczty mógł odpowiedzieć? Panowie, w tej sytuacji poddajemy się. Czy zakładał, że po wyjściu z białą chustą, jako znak poddania się, że zostanie zamordowany? Nie zabity, zamordowany, bo to było morderstwo. Serią z pistoletu maszynowego pogwałcono wszelkie międzynarodowe ustalenia. Czyli pierwszego dnia 1939 roku Niemcy dali bardzo jasną odpowiedź, w jakim poważaniu mają wszelkie międzynarodowe ustalenia. No dzisiaj zmieniają się społeczeństwa, my się wszyscy jako ludzie zmieniamy. Ten film ma być również przestrogą. Właśnie te 14 godzin. Przez 14 godzin udowodnili to, co można było właśnie udowodnić, coś najpiękniejszego. To oddanie, poświęcenie wartości najwyższej, jaką było życie. Nie ma większej wartości. Pan ten film kończy takim akcentem pozytywnym. Jest proces rehabilitacyjny pocztowców, jest w Lübeck unieważnienie tego wyroku zbrodniczego na pocztowcach. Może słówko jeszcze o tym. Na przełomie lat 90. 2000 koło rodzin byłych pocztowców Poczty Polskiej złożyło wniosek do sądu w Lubece o unieważnienie wyroku, jaki zapadł w 1939 roku w październiku, skazujący polskich pocztowców na śmierć, a jednocześnie został złożony wniosek o rehabilitację tych ludzi. Dieter Schenk pięknie mówił o tym na ekranie, on zajmował, jest historykiem w ogóle, i zajmował się historią obrony Poczty Polskiej i przybliża nam właśnie tę historię, żeby tak móc skondensować to w jednym zdaniu. Ten wniosek znalazł uznanie, wyrok uniewinniający został wydany przez sąd w Lubece. O tym właśnie też jest sekwencja na ekranie, o tym właśnie mówimy, i wyrok uniewinniający pocztowców. No z tym oczywiście wiązało się, powiem szczerze, bo nie wstydzę się tego powiedzieć, śmieszne rekompensaty państwa niemieckiego. To wówczas było 5000 marek. Proszę Państwa, życie ludzkie wycenione na 5000 marek. Wstrzymuję się od oceny, pozostawiam ją Państwu. Dziękujemy za ten wspaniały wywiad. Chciałbym też już zapowiedzieć, że w tej chwili jest Pan w trakcie realizacji wielkiego serialu o Kaszubach. Powstał pierwszy odcinek, gdzie Państwo pewnie w tle widzą fragmenty tego filmu, Na kaszubskiej pięciolinii. Taki jest tytuł. Kiedy zakończymy ten bardzo obszerny serial, bo będzie on liczył no bardzo dużo odcinków. Każdy odcinek będzie miał, nie może przekroczyć 30 minut, bo jesteśmy obligowani tutaj do dochowania takiego czasu antenowego, ale chcę kompleksowo pokazać właśnie Kaszubów. Piękne Kaszuby, ósmy cud świata, podkreślę, ósmy cud świata, to nie Egipt, to nie Tunezja. Tu właśnie mamy, tu w Polsce, na Pomorzu, ósmy cud świata, odważnych Kaszubów, którzy zawsze byli patriotycznie przywiązani do ojczyzny. Panie Wiesławie, dziękujemy dzisiaj za tę gościnę w Bielkówku pod Gdańskiem, za te słowa dla naszej telewizji, i pozwalamy się wprosić na może kolejny wywiad, bo wiem, że szykuje się piękny film fabularny o księdzu pułkowniku Wryczy, ale to już następnym razem. Thank you.
jeden drugiego brzemiona nosić, pisze święty Paweł do Galatów. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z twórcami w Warszawie w Kościele Świętego Krzyża na pytanie, czym jest piękno, odpowiedział przywołując słowa wielkiego polskiego poety Cypriana Norwida: piękno kształtem jest miłości. Piękno jest po to, by zachwycało. Zachwycało do pracy, a praca jest po to, by się zmartwychwstawało. Istnieją takie sposoby artystycznej ekspresji, które są prawdziwą drogą do Boga, najwyższego piękna, a nawet są pomocą we wzrastaniu w relacji z Nim na modlitwie. Chodzi tu o dzieła, które powstają z wiary i wiarę wyrażają. Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace zostało formalnie założone w 2008 roku, ale sama inicjatywa modlitwy o pokój i działań na rzecz pokoju zrodziła się znacznie wcześniej i to pierwotnie było związane z moją osobistą pielgrzymką do Medjugorje i grupa osób, która odczuwała potrzebę podjęcia takiej troski o pokój jako realizację testamentu Jana Pawła II, jako realizację też wezwania Ojca Świętego Benedykta XVI do troski o pokój, no, spowodowała potrzebę powstania jakiegoś formalnego stowarzyszenia, które by nadało taką formę organizacyjną dla tych naszych działań. Owocem trwania przed Najświętszym Sakramentem, trwania w obecności żywego Chrystusa jest dar pokoju, którym Chrystus darza każde adorujące Go serce. Pierwsze takie miejsce, centrum adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju powstało w 2009 roku, dokładnie 25 marca została zainaugurowana adoracja przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni arcybiskup Władysław Ziółek, metropolita łódzki, z biskupami pomocniczymi Adamem Lepą i Ireneuszem Pękalskim, biskup Jan Zając, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, wraz ze Stowarzyszeniem Regina della Pace proszą Ojca Świętego o błogosławieństwo i poświęcenie ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu przeznaczonego do czwartej stacji Via Dolorosa w Jerozolimie. Witam szczególnie przedstawicieli Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, który ofiarowało piękny tryptyk eucharystyczny przeznaczony do kościoła czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Będzie to miejsce nieustanej modlitwy o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Proszę Boga, aby wysłuchał tej modlitwy na pełni serca ludzi swoim pokojem. Niech Bóg wam błogosławi. L'autore lo conosce.
che abbiamo. Questo è il trittico chiuso, che sembra. Entriamo in Gerusalemme celeste, dove al centro è. Drugim miejscem, takim centrum adoracji w intencji pokoju jest sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie. Do tego miejsca powstał ołtarz nazwany Gwiazdą Kazachstanu, który w 2012 roku, w Wigilię ogłoszenia Roku Wiary, został poświęcony przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Watykanie. W Oziornoje, ta ziemia przesiąknięta jest modlitwą ludzi. Dlatego też do tego miejsca ten ołtarz trafił. Do miejsca wypełnionego modlitwą, aby go napełniać tą modlitwą o pokój dalej. Dziękujemy ekscelencjo za rozpalenie tej gwiazdy. Ta modlitwa tutaj trwa, ale ksiądz kardynał poświęcił dzisiaj kaplicę, w którym ta modlitwa trwać będzie dalej. Niecałe 30 km na północny zachód od Osnabrück w Nadrenii północnej Westfalii położone jest miasteczko Recke. Liczy nieco ponad 11,5 tysiąca mieszkańców, wśród których, jak pewnie w każdym innym zakątku Niemiec, można spotkać także naszych rodaków. Jedną z nich jest pani Danuta Petke, która wychowała się na gdańskim Jasieniu, a od kilkudziesięciu lat mieszka za zachodnią granicą Polski. Tuż przed tablicą z napisem nazwy miasteczka można było zatrzymać się na chwilę przed kapliczką, która choć umiejscowiona z dala od zabudowań mieszkalnych, była zadbana, o czym świadczył nie tylko porządek i ład wokół tego miejsca, ale zapalona lampka. Godnym zauważenia było i to, że drewniane postaci Matki Bożej i Dzieciątka nie są posępne, a wręcz mają pogodne twarze.
Zainspirowani tym widokiem zapytaliśmy naszą gospodynię, jak tu się mieszka i jacy tutaj są ludzie. Mieszkam w Niemczech już prawie 23 lata i przeprowadzałam się już 7 razy, czyli to jest właśnie moje 7 miejsce, w którym się najlepiej czuję. Ludzie są życzliwsi, odczuwa się właśnie to miłe i sympatyczne podejście do człowieka. Kontakt z ludźmi i z sąsiadami i z tymi, z którymi pracuję, po prostu jest dla mnie pozytywny w tym sensie, że wiem, tutaj mogę dalej jeszcze mieszkać, tu mogę wychowywać swoje dzieci i czuję się bezpieczna. Po takiej rekomendacji warto było wybrać się na zwiedzanie miasteczka. Poprosiliśmy panią Danutę, żeby zechciała pełnić rolę przewodniczki. Spodziewając się, iż za chwilę staniemy na jakimś rynku lub innym eksponowanym miejscu, ku naszemu zdziwieniu usłyszeliśmy propozycję nieco odmienną. Jeżeli dostaję gości, obojętnie czy z Polski, czy z innego rejonu Niemiec, a takich właśnie mam sporo, to właśnie często zapraszam do takich miejsc, które bardzo lubię, gdzie odwiedzam często i sama, i jeżdżę rowerem. Idę właśnie nad kanał, ponieważ jest to dla mnie taka oaza spokoju, ciszy, którą po prostu nie ma się na co dzień, a tam można ją dotknąć. I rzeczywiście, już sam dojazd do ulubionego miejsca pani Danuty był interesujący. Liczne mosty, kanały i strugi wodne tworzyły obrazy jakby wprost przeniesione z płócien malarskich dawnych mistrzów. Miejscem postoju była marina, przy nabrzeżu której zacumowane były motorówki, jachty, inne łódki. Kanał tego niewielkiego portu łączył się z innym, po którym co chwilę przepływały barki wiozące przeróżne towary. Jedna z nich była nawet z Polski, ze Szczecina. Można powiedzieć, że z pewnym wzruszeniem spoglądaliśmy na naszą biało-czerwoną banderę. Na chwilę przykuła naszą uwagę tablica informująca o tym, że znajdujemy się na pradawnym szlaku handlowym łączącym holenderski Deventer, czyli miasto, które w XVII wieku było znaczącym ośrodkiem wydobycia i wytopu rud żelaza, z niemieckim Osnabrück. Innym miejscem, które chętnie też odwiedzam oczywiście, to jest nasze moczary słynne na całej Westfalii, gdzie można też właśnie zastanowić się i pomyśleć, gdzie można się wyciszyć. Trudno było przypuszczać, że kolejnym miejscem, do którego pójdziemy, będą Mokradła. W tak zwanym międzyczasie dowiadujemy się, że w przeszłości rekę znane było z wydobycia torfu, co zresztą upamiętnia jeden z pomników ukazujący pracujących przy jego wydobywaniu. I właśnie tuż przy wejściu na Mokradła pozostawione zostało miejsce, gdzie można zobaczyć torfowisko. Nieopodal zbudowana została drewniana wieżyczka widokowa. Jest to miejsce, z którego roztacza się panorama. Jednakże podwyższenie to wyposażone zostało w odpowiednie pomoce, plan sytuacyjny miejsca z wyjaśnieniem tego, na co warto zwrócić uwagę, a także tablice z fotografiami zwierząt, które tutaj występują. I wreszcie niezwykła skrzyneczka. Na niej pokazane są te same zwierzęta, co na tablicach poglądowych. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, by usłyszeć nagrany określony głos. Warto było zwrócić uwagę i na to, że wszystko tutaj jest całe i sprawne, choć nikt tego nie pilnuje.
Dość nietypowe było kolejne miejsce, do którego zaprowadziła nas pani Danuta. To był dom pogodnej starości, w którym mieszkały zaprzyjaźnione z nią panie. Przy tej okazji była możliwość zobaczenia warunków, w jakich mieszkają podopieczni tej placówki. Wstąpiliśmy także do domowej kaplicy. Zwiedzanie centrum miasta rozpoczęliśmy od starej, stylowej gospody, w której o tej porze dnia byliśmy sami, więc gospodarze chętnie pokazywali poszczególne pomieszczenia. Wiek i tradycje tego miejsca miały podkreślać zawieszone na ścianach fotografie, plakaty i portrety niemieckich władców. Stąd niedaleko było do kościoła ewangelickiego. Pani pastor, gdy dowiedziała się, że jesteśmy z Polski, chętnie opowiadała o tym miejscu. Pierwotnie była to świątynia katolicka, wybudowana w latach 1250-1270. Na ścianach widoczne są 15-wieczne freski, przedstawiające czterech ewangelistów i Madonnę z Dzieciątkiem w chwale. W czasie reformacji w XVII wieku usunięte zostały elementy wyposażenia, z których pewne fragmenty odnaleziono dopiero w 1961 roku i na nowo zainstalowano. Jest także romańska chrzcielnica, wykonana w roku 1230 z wydobytego kamienia w Bentheim. Z kościoła ewangelickiego stosunkowo niedaleko było do świątyni katolickiej, której patronuje święty Dionizy. Kościół ten został wybudowany w połowie lat 50. minionego stulecia, ale przeniesiono doń zabytkowe wyposażenie z innych kościołów. Stylowy ołtarz główny to dzieło XVIII-wiecznego artysty Johanna Heinricha Koeniga, w którym znajduje się obraz przedstawiający świętego patrona, który zginął śmiercią męczeńską na górze Montmartre w Paryżu. Zwraca na siebie uwagę zawieszony w połowie świątyni obustronny medalion przedstawiający Matkę Bożą z Jezusem na ręku. Pewnego rodzaju ciekawostką jest miejsce, gdzie zostały zdeponowane w 2000 roku listy do przyszłych pokoleń. Napis na tabliczce zabezpieczającej to miejsce informuje, że otwarcia tych przesyłek należy dokonać 31 grudnia 2100 roku. Żegnając się z Rekę, przyznawaliśmy pani Danucie rację, że tutejsi mieszkańcy są bardzo spokojni. Ale też zastanawialiśmy się, jakie przesłanie niosą listy przechowywane w kościele świętego Dionizego i czy przyszłe pokolenia będą zainteresowane tym, co ich protoplaści tam napisali.